Epidemia w Polsce będzie miała swój szczyt w innym terminie, niż uprzednio podawano. Okazuje się, że nie będzie to 25 kwietnia, na który wskazywano. Właśnie podana została nowa data szczytu zachorowań. Najgorsza sytuacja nastąpi później, niż przewidywano. Wiadomo, już kiedy pojawi się najwięcej przypadków osób zakażonych COVID-19. Epidemia w Polsce zmieniła życie Polaków. W związku z sytuacją w kraju eksperci wyznaczyli termin, w którym zaobserwować będzie można największy wzrost liczby chorych, a także zgonów w związku z COVID-19. Początkowo szczyt epidemii miał rozpocząć się 25 kwietnia. Już dziś wiadomo, że odbędzie się w innym terminie. Epidemia w Polsce, szczyt zachorowań nie nastąpi 25 kwietnia. Początkowo zakładano, że szczyt epidemii w kraju zostanie osiągnięty 25 kwietnia. Dziś jednak pojawiły się prognozy, że data ta zmieni się, a szczyt będzie miał miejsce w innym terminie. Obecnie przewiduje się go na 27 kwietnia. W tym czasie spodziewany jest większy wzrost osób zakażonych koronawirusem oraz zgonów. Szacuje się, że w tym terminie w przeciągu doby może wystąpić aż 70 zgonów. Taka sytuacja może utrzymywać się przez kilka dni do początku maja. Epidemia w Polsce, sytuacja w polskich szpitalach w czasie szczytu zachorowań. Zgodnie ze słowami specjalistów, w czasie szczytu epidemii w szpitalach przebywać może nawet 2,5 tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego ponad 600 osób będzie wymagało intensywnej opieki. Niestety, większość zakażonych pacjentów będzie wymagać podłączenia do respiratora. Epidemia w Polsce, zmiany w obostrzeniach. Epidemia w Polsce zmusiła polski rząd do wprowadzenia szeregu obostrzeń, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia się COVID-19. Od czwartku 16 kwietnia wszyscy Polacy zobligowani są do zasłaniania ust i nosa, przebywając poza miejscem zamieszkania. Dwa. Pilna ewakuacja zakażonych z polskiego DPS. Nie żyje już co najmniej 7 osób. Polacy także mogą szykować się na to, że od poniedziałku w kraju wprowadzone zostaną nowe zmiany, o których informował podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wizasp.